Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Indy Przeglądarka. Dzisiaj mamy po raz kolejny grę z serii Bad Dream, czyli część Bridge. Piąta część miała być ostatnia. Bodajże. Jak się nazywa piąta część? Nie pamiętam, cholera. Sorry, ale macie playlistę w opisie, możecie sobie sprawdzić. Ostatnia część miała być ostatnia. <laughs> ale to miało sens. Mm, Tamta poprzednia część miała być ostatnią, bo popatrzyłem 5 gier, no to koniec, nie? Że nie ma już następnych gier i to jest koniec serii Jak się okazało tak nie jest, w sensie jest nowa gra z tej serii Bad Dream e, Oczywiście mm, klasycznie, normalnie I tak dalej od Desert Foxa e, Polskiego autora Super, naprawdę się cieszę, że jest kolejna część, że mogę Wam to nagrać, naprawdę jestem ciekawy co będzie w tej części Te gry, Seria tych gier mi się aż tak spodobała, że że ja pierdzielę, nie mogę się doczekać, co będzie w tej grze. W sensie, poprzednie pięć części było tych jak cholera, ale to był ich plus. Ciekawe, czy ta część będzie dorównywała e, takiemu. czy będzie dorównywała klimatem i takim, jakby wiecie, zachowaniem, o, można powiedzieć. Zobaczymy. Naprawdę jestem ciekawy, czy tak będzie. Mam nadzieję, że tak, ponieważ tamte części wcześniejsze mi się strasznie podobały. Dzięki Wam, dziękuję Wam, że e, ktoś. Przepraszam, nie pamiętam niku, ale ktoś mi powiedział o tej grze, powiedział słuchaj, demon, bo to taka sprawa, powstała nowa część tam i słuchaj, mógłbyś ogarnąć? No tak, ja to zobaczyłem Na początku nie wierzyłem, myślałem, że mnie koleś wkręca Wchodzę, patrzy, ti, faktycznie I gramy, dobra, bez pieprzenia, bo pieprzenie wstępne jest nudne A wy chcecie gry, ja też chcę gry, więc nie ma co pieprzyć New game Holy hell, dzieje się tak samo jak w poprzednich grach i tu jest, patrzcie, jakie. O, jakie to jest rozbudowane! Wcześniej tak nie było! O ja, o ja! Przepraszam! No, nie chciałem! Znaczy, no nie wiem, w sumie może chciałem. Nie mam pojęcia, kim ta postać jest właściwie. Um, to jest część, która nazywa się Preach, czyli Most. I tak właściwie, no. Nie wiem, co tutaj będzie, ale w sumie za każdym razem, jak gram w grę z serii Bad Dream, to nie wiem nic. Więc, właściwie nic się nie zmieniło Ale w sumie, wiecie wam, powiem wam, cieszę się, że nic się nie zmieniło, bo Ta gra, wiecie dlaczego jest dobra? Że cały czas każda część jest lepsza od poprzedniej, albo, albo taka sama i to jest świetne Rejected Okej, okay. czyli jakiś paszport i odrzucono kolesiowi paszport, o co mu chodzi Nie wiem Battery Mhm, a um. Dwa, dwa razy coins No widać, gra tutaj się trochę zmieniła Polepszyła się od poprzedniej części, to muszę powiedzieć Ale to mi się podoba, to mi się podoba, ten taki most, to taki trochę jakby Nie wydaje wam się jakoś taki trochę w ruinie, bo tak chyba wygląda trochę No i trzeba szukać, mam nadzieję, że nie będzie ta gra zbyt trudna dla mnie, żebym był w stanie to ogarnąć Wiecie o co chodzi Póki co mam jakieś monety, mam co jeszcze mam? Mam baterię i to jest właściwie tyle na to. Chwilę. O! Dlaczego ja muszę zabijać pająki? One mi nic nie zrobiły. Dlaczego ja muszę je zabijać? Nie moneta. Bateria. A Ok. Co mam z tym zrobić? Um, czy może rysym Końsy O co z tym chodzi? Nie wiem w sumie co to, Nie wiem w sumie co to jest, więc na razie może to zostawimy, co Czyli o, okej, okay, czyli gra jednak jest... Aha, i na tym czegoś trzeba na tym użyć. To jest fajna opcja, naprawdę mi się podoba to, że teraz jest to tak w pewien sposób zmienione, bo tu jest samochód, ale czegoś trzeba na tym samochodzie użyć, tylko jeszcze nie wiem czego. Ty też coś trzeba z tym zrobić. Włożyłem tutaj baterię i na tym się w sumie kończy moja przygoda. W tej chwili. Końcy może. Nie, końcem nie. Hello! Cześć! Ja umarłem! Znaczy w tych grach w sumie się nie dało nigdy umrzeć, więc to by była pewna zmiana. Nie uważacie? A kim ty jesteś? Kto cię tu chciał? Kto cię tu prosił? i i stąd, ty, kolego Kolego, kolego, kolego sympatyczny o, odejdź dobrze? What the hell? Eee, mam pewne déjà vu, ponieważ... Część ze szpitalem już była Eee... Okej, okay, fine, czemu nie? No to jakaś pewna, to jest pewna zmiana, tego się nie spodziewałem. Several hits, lost few fingers, fingers, hits, okej. Okay. Several, jak tu na pewno jest to? Several bites, kilka ugryzień, a nie hits, a nie tylko bites. Ugryzień, kilka ugryzień, lost few fingers, e, stracił kilka palców. Nie wiem jak. Czy to tak się odmienia po polsku? Nie mam pojęcia. <grystanie> Polski język trudna być. Da się stąd wyjść? Tak, no faktycznie, ja tu już byłem. Ten szpital już był. Wow, hello. Tu mam czegoś użyć, tak? Czy to jest na zasadzie tego, że em, cała ta gra to jest tak na dobrą sprawę zbieranina wszystkich zamknięte? Zbieranina, nie mam monet. Cholera ja na monety wszystkie straciłem. Czy ta gra to jest zbieranina wszystkich jakby części Bad Dream? Taka kompilacja? Pills co? Pills, eat me. Okej, okay, fuck you. <grym> tu jest coś. No póki co nic z tego nie rozumiem, ale te gry tym się charakteryzują, że zwykle jak w to grasz, to nic nie rozumiesz i to mi się strasznie podoba. A co to? Moneta? No nie mogę nic użyć. Muszę znaleźć jakieś przedmioty, tylko póki co, no... Widzicie, że idzie mi... No jak mi idzie, nie? Średnio. Hmm. Kurna, jaki wielki jest ten szpital. Ja cię sunę. Naprawdę. Zamknięte tutaj. Olej a pieprze, co tu się dzieje? <laughs> nie. Ta gra póki co chyba będzie lepsza. 185. A... Mam czekać? See the problem? 2 plus 2 równa się 3. Widzisz problem? Be smart, bądź mądry, bądź inteligentny, bądź mądry. Examine your eyes now. Pozwól sprawdzić swoje oczy, czy sprawdź swoje oczy, coś takiego. Hej, okay, chyba? Mam kasę, no to fajnie, tylko po co mi kasa w takim miejscu? Zamknięte, a tu? Cześć. Mam nożyczki. Jest butelkę, nie wiem po co mi stłuszona butelka, ale pewnie jest przydatna. E, tu jest zamknięte. Nożyczkami raczej też niczego nie otworzę. Muszę pojeździć może trochę po tym, nie. Hmm. Z tymi tutaj. Dwa. To ja mam czekać? Nie wiem w sumie w jakim cudem to się zmienia. Mam numerek, mam nożyczki, mam monetę, tylko. Dwa! Co dalej? Um, dobra, wiecie co Kaj okay było, to tu jest um, Scissors. O. A, znaczy nie wiem co tu się działo i nie wiem co ja właściwie miałem tutaj zrobić, ale... Okej. Okay. Chyba. Nie, ja. Dla mnie spoko, nie to ja właśnie nawet nie narzekam. Może być, może być, nie? Może być. Tu trzeba coś włożyć. Może klucz? Nie, nie klucz, może nożyczki? Nie nożyczki, może no, numeryk? Okej, okay, w takim razie tutaj nie mogę nic zrobić To jest gra, która polega na... na odkrywaniu wszystkiego metodą prób i błędów, żebyście nie byli zdziwieni, od razu mówię WZ, może klucz? Nie, ten klucz tutaj się nie zna do niczego Okej okay. W takim razie szukamy dalej Dzień dobry Mam ci coś dać? Nożyczki? Mam ci może dać monetę. Mam ci może dać numerek. Nie. Okej. Okay. To można coś otworzyć. Może do tego to jest klucz. Nie. Hm. Ciekawe, no to w takim razie tutaj nie. To może tu. tu to, tutaj to, ma to jest mój pokój, więc. Nie widzę powodu, żeby tutaj wracać albo coś robić. No więc dobra. Wyjdziemy stąd, trzeba szukać dalej. O, tu jeszcze mnie nie było. Tyje, czemu to jest taki. Sznurek i tego typu sprawy. No nie mogę chyba tutaj nic zrobić, z tego na to wygląda. Więc to, czy tu pójdę, czy tu. To czy tu jestem, czy mnie nie ma, to tak naprawdę na jedno wychodzi, bo i tak nie mogę tutaj nic zrobić. Um, tu może... Mam ten klucz wybrany mam. To może tu. Albo tu. Siedem. Więc... Mam czynić jakieś postępy w grze, czy po prostu poczekać, bo tak W sumie nie wiem O, tu się coś zmieniło No jest głowa, tylko nie wiem czy czym ona ma mi pomóc Nie widzę żadnego pytajnika, więc chyba po prostu trzeba ją zostawić w cholerę Okej, okay, tutaj ostatnio chyba był jakiś chłop, który chciał mnie zabić, albo no taki psychiczny ziomek Znaczy w tej części, w której ja byłem, mam monetę następną Mmm czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, co tu się dzieje? Nie. To jest gra, która nie, w której nie ma czegoś takiego jak odpowiedź. Tutaj po prostu grasz i to jest całe swoje zadanie. Rozumiecie, o co chodzi? Długopis, może długopisem trzeba coś zrobić? Nie, resum, nie wychodź. Tu nie. Do kibla się raczej długopisem nie dostanę, nie ma takiej opcji. Przynajmniej grał czy logiki, nie? Długo pisem się do Kibla nie dostaniesz. No, trudno. You are sick. Jestem chory. No, nawet tak nie jestem, to jestem chory, także. A tu to mnie jeszcze nie było. What the hell. Ty też nie mogę wyjść. Okej, okay, mam monetę. Na cholerem idę monety są. Złota rybka, może mam tego użyć? Może mam tego użyć? Może mam. No, no, to by było bez sensu w sumie, i tu trzeba czegoś użyć, tylko ciekawe czego. 1996. O, monetę mogę dać. Dzięki, chyba. Okej, okay. coś zebrałem, a to jest. Jezu, jaka ta zupa jest ohydna. Ale. Eee, jeszcze taki jakiś szczoch tu pływa, nie? Ja słuchaj, suczę. Ooo, jakbym takie żarcie dostał, to bym chyba prędzej zwrócił. Palce. Eee... K... dobra. Dostałem własne palce w zupie, to jest ciekawe, ciekawe, no. Przyznacie, że dosyć niecodzienna opcja, nie? Pomyślał ktoś z was, żeby dostać palce w zupie? Albo rzucić palce do zupy ogólnie? No bo ja nie Excuse me, can you buy me something to drink? I'm very thirsty Okej. Okay. A masz kasę? No bo wiesz, ja też jestem gołodupiec, także no Ciężko, z tym może być. A tutaj, na przykład, jak chciałem zupę, to dostałem własne palce. No więc. I ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, brać stąd, znaczy pić cokolwiek stąd. Mam ci coś kupić do, 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 do żarcia. Do picia. Jeżeli odkryję, w jaki sposób mogę to zrobić, to czemu nie? Eee, dobra, paluchy. Kaj, mogę paluchy swoje dać. Ja bym je spróbował jakoś, nie wiem, przyłączyć z powrotem do ciała, ale może po prostu jestem jakiś Nienormalny A tutaj wcześniej nie można było wejść, no dobra Okej, okay. hello Hi Excuse me lady Can I ask you some question? Oh, chyba nie, dobra Mamy monetę, możemy w sumie To znaczy 17 chyba, tak? Mhm. Ta baba weszła tu. Ja nie mogę tam wejść. Podejrzewam, że nie wejdę tam, póki nie będzie moja kolej. Okej. Okay. Ta gra. Z sekundy na sekundę robi się coraz bardziej przerażająca i dziwna. I to mi się podoba. Hmm. Może faktycznie muszę tylko kupić jej coś do picia, tej dziewczynce, co? Dobra. Wbijaj tutaj. To jest guzik. Okej, okay, może być. Co to? No mogę wrzucić guzik, ale da mi to tylko guzik, więc... <gulik> guzik to da. No! Łeeeej! Czyli jednak się udało! Kurde, ale... No wcześniej nie chciało przyjąć tego guzika, a teraz... Czemu nie? Soda. Okej, okay, masz. Nie zezryj mnie, okej? Okay? Thank you, dziękuję ci! Aha, i co? Mi to dało? Właściwie. No dobra, sprawiłem radość małej dziewczynce. Sprawiłem, że już nie jest spragniona. I co? Czy to pomogło jakoś mi w życiu? 19. No do 85 to mi jeszcze trochę zostało, no nie? No raczej. Dobra, szukam dalej. O Jezu. Serio, ja pierdzielę jest sporo szukania w tej grze. To jest. Czasami, jakie za dużo lokacji, to idzie się bardzo łatwo zgubić w tym wszystkim, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Dwa. 27, się... Ktoś to posprzątał. E, stary! Jesteś w stanie mi powiedzieć, kto to posprzątał? Nie. Ja wiem, że ty taki średnio rozmowny jesteś, no trudno. Jedyne, co się zmieniło, to to, że teraz nie mam tego guzika. I to wszystko. I w sumie nie wiem, pewnie by mi się przydał, ale. Ale już go nie ma. O! Cześć! Sta... Faj. Nie? A co to jest? Glue. Ma ktoś pomysł, po co jest mi klej? Czegoś muszę tutaj użyć. Może trzeba jakiegoś pojemnika, czy. Znaczy, sprawdzę może wszystkie opcje najpierw. Długopis, paluchy. Nie, dobra. Czyli trzeba stąd wyjść. Czekaj, 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 czekaj. Może do wyjścia? Co coś tu jest? Tu chyba trzeba będzie na końcu pójść. Takie mam wrażenie dziwne. Bytes mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. tarta pacjenta. Mm -hmm. Tu nie mogę wejść? O, tu mnie no jeszcze nie było. Stay healthy right? Placebo, always believe Jasne, cześć Coś, coś ode mnie? Nie Tu się pierdziel A ty co stary? Jak ci tam się leży? Spoko? Spoko, okej okay. Placebo, o co z tym placebo chodzi? Może trzeba. Znaczy, może inaczej. Mam klej. Po co? Muszę coś skleić, tylko co? Mordę tego czegoś! Nie. To może inaczej. Pills, eat me. Czemu nie ja mogę do kibla pójść? Dlaczego? Kibel to jest jakieś zakazane miejsce, czy jak? Okej, okay, nevermind. Może tu mogę coś zrobić. Klej. No to by było w sumie głupie, gdybym musiał tu rybę skleić, bo to jest bez sensu, ale. Od kiedy ktoś powiedział, że coś w tej grze ma sens? Ta gra żyje z te... 8 co? Ja mam muszę, gdzie... muszę coś tutaj zrobić? Może to? Muszę coś... Użyć czegoś na tym... O, a, 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 Ha, 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 Wiedziesz. No i wiedziesz, wiedziesz. Muszę teraz chyba se palce przy... Przy, 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 przy. tak? Czynne. Ta, teraz mogę tu wejść. Tylko najpierw posprawdzam inne pomieszczenia, bo boję się, że... że coś może mi się stać w tamtym gabinecie. No potem był długopis, tak myślałem, że trzeba będzie przeprawić, bo to jest takie w sumie... Show me your hand. Okay. Przerażająca pielęgniarko, nie wiem czy mam ci ufać. Proszę. O. Robal. Na klej? Ty... Uf. Uf. Co? Jak dla. Nie, 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 dalej, dalej. Dziękuję. Czemu? Dlaczego? Co? Na Jeszcze powiedz, że będę mógł tymi palcami w siatkówkę grać. Będę mógł. Oczywiście, że będę mógł. Robal. Chyba wiem gdzie tego robala trzeba użyć. Miałem sobie robala z łapy wyjąć Super. Już przynajmniej nie muszę w kolejce do lekarza czekać, nie? Plus, plus. Mogę tu coś wziąć, czy już nie? Chyba nie. Mhm, dobra. Wrócimy się w to. O, aha. co mam znaleźć jego części ciała? A co to? O, kluczyk. Ale fajne! Co to za szkaractwo jest? Co to? Po co to żyje? Pik, pik, piek, pik, pik, pik. pik, pik. Otworzyć to. Będziecie denerwować, bo nie możesz sam tego zamknąć. Niezręczna sytuacja, że tak powiem. Nieśmieszna. Dobra, tu muszę coś zrobić? Z tymi tymi? Z tą tablicą? Chyba nie. Dobra, wrócimy się. Może tu? Robaki są bardzo zdrowe. Nawet bardzo. Trochę szkoda mi tej ryby, że musiałem ją zabić, ale jakby co to mnie tu nie było, ok? O! Prosz. Co mam jeszcze z tym zrobić czymś? Co ja mam z tobą zrobić, stary? Ach, Boże. Coś muszę jeszcze do tych oczu dodać, widzę. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, dobra. Coś się poradzi. Spokojnie. Tylko co ja, czemu jeszcze temu czemuś brakuje? Czego jeszcze temu czemuś brakuje, że muszę to uzupełnić? To jest ciekawe. Tu już byłem. To jest zamknięte ryba leży nieżywa. Super. Ser. Okej, okay. nie wiem po co mi ser, ale. Skoro go wziąłem, to pewnie jest potrzebny, tak? Aha. Zatruty ser. To wygląda ciekawie. Nie wiem po co mi zatruty ser, mam kogoś zabić tym, ale... Fajnie. Znaczy, wiecie, mam... Mam palce przyklejone na klej. Jak myślicie, jak długo to wytrzyma? O. Daj już shit Hm. Co ja muszę z tym zrobić? Położyłem ten ser. Muszę poczekać aż. Może stąd wyjść i poczekać, aż to wiecie. Wypełznie swoje swoje pieczary. Hmm. O! Może. Działa? Działa. Co ja dostałem? Ucho. Czemu? Dlaczego to coś miało ucho tam? Nie wiem, ale chyba potrzebuję jeszcze jednego ucha, tak przypuszczam. Robi się coraz ciekawiej, serio. Eee, zobaczmy tutaj... O. O, jakie fajne, zobaczcie, odbicie w lustrze. Ale mi się podoba. Tutaj wcześniej... naczej wcześniej. Poink poink. Poink poink. We are doomed. Jesteśmy zgubieni. No, skoro macie takie kible, to na pewno. Dup, 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 dup. Włosy. To chyba też potrzebne jest do tego czegoś, nie tam? mhm znaczy, nie wiem w sumie po co ucho temu czemuś, ale... Hello. O kurde, fajnie. Czyli jednak trzeba było coś takiego zrobić. Alright, co dalej? Fajnie, że przyszła pielęgniarka. Fajnie, że to coś postrzywałem, tylko po co? Po co ja miałbym to robić? Ona ma się tym czymś zająć teraz, tak? Ja pierdzielę, ta gra jest dziwna. A no i tylko przyszła, to jest wszystko. Ty pani, mam numelek? Ty pani? Nie. No. Szkoda. Może tutaj coś? Albo przy tym wyjściu? Cholera, nie wiem. Wrócimy się, popatrzymy wszystkie pomieszczenia. Aha. Aha. Trzewiki jakieś. Też jakieś lustro. Szafa. No tutaj nic nie mogę zrobić, więc nie wiem, po co mi to pomieszczenie jest. Że mógłbym jakiś wieszak wziąć albo coś takiego, ale. Ale nie. Mogę sobie tu wejść i po. o. Poszurać Miszko jedynie, tyle. Fajnie, a gdzie ten robak uciek? Idź do domu! Do domu! W tym momencie. This small episode is a part of a bigger game called Bad Dream Coma, which will be released in early. Uuuh, dobra, po polsku. Ten mały epizod jest jedynie częścią większej gry, naz która nazywa się Bad Dream Coma która b Ta część będzie wypuszczona na początku 2015 roku. E follow me on Twitter. Podążaj, znaczy. Obserwuj, obserwuj mnie na Twitterze albo Facebooku, jeśli chcesz znać najnowsze wieści o tej grze. E, powinieneś także obczaić sobie inne gry z serii Bad Dream, jeżeli jeszcze w nie nie grałeś. E, na, na teraz to wszystko dzięki za grę. Na razie. To był Desert Fox, tak? Autor, tak myślałem. Czy ktoś czaiło, o co chodziło w zakończeniu? Nie? To dobrze, bo tak miało być. To jest właśnie to są właśnie gry z serii Bed Dream, nic nie wiadomo i to jest właśnie ich plus. Um, to są gry, w których nie ma fabuły, ale gry są takie ciekawe, bo są takie psychiczne. Przez to, że są psychiczne, są fajne, i to jest ich plus, naprawdę. To mi się strasznie podoba. To było Bed Dream Bridge. Jeżeli ktoś chce sobie zagrać macie link w opisie Trochę się męczyłem z tą grą, ale nareszcie ogarnąłem o co tam chodzi i... Przeszliśmy grę następną, eee, następna gra ma być jeszcze wypuszczona przez Desert Foxa, tak jak autor powiedział, w grze samej eee, na, Gdzieś na początku 2015 roku mamy 2015, więc wystarczy poczekać na grę, nie może w styczniu, może w lutym, zobaczymy W każdym razie jestem bardzo ciekawy, co będzie w następnej tego typu grze, bo ta była dziwna I to dobrze, jeżeli następna będzie równie dziwna, albo jeszcze bardziej, jeszcze dziwniejsza to będzie super, naprawdę będzie super. Jestem bardzo zadowolony, że mi przypomnieliście o tej grze, znaczy bardzo zadowolony. Jestem e, bardzo glad. <laughs> Jestem e, wdzięczny Wam, że, że da daliście mi informację, że taka gra jest, bo w sumie nie wiedziałbym o niej, gdyby nie Wy, że nowa gra z tej serii wyszła. E, no i cóż. To tyle. Tak jak powiedziałem, link w opisie. Jeżeli wyjdzie następna gra, to oczywiście nagram od razu, to bez, bez gadania po prostu, bo strasznie mi się podoba ta seria gier. Tym bardziej, że jest tworzona przez Polaka. To jest. I nagrywają tą grę zagraniczni ludzie z zagranicy, nie? Cinnamon, Cinnamon Toast Ken, ktoś tam jeszcze tam z paru zagrajmerów, czy też jakichś YouTuberów z zagranicy, więc. No widać, że gra jest dobra, nie tylko mi się podoba i naprawdę fajnie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.